Chaliszewsze, w imię Pańskie, na opatrowanie niebezpieczności koronnych, abyście to, co się do upadku nachyliło, podparli, co się skaziło, naprawili, co się zraniło, zleczyli, co się rozwiązało, spoili. I jako głowy ludu, braci i członków waszych, jako stróżowie spiących i wodzowie nieumiejętnych i świece ciemnych i ojcowie dzieci i prostych, o ich dobrym i spokojnym obmyślali. Co iż jest rzecz niełacna i wielkich darów Bożych potrzebująca, uciekacie się do kościoła i do ołtarza, do szukania łaski Ducha Świętego, z której by wam był dany rozum i mądrość na dobrą i szczęśliwą takich potrzeb odprawę. I poganie to czynili, gdy swoje sejmy i rady o dobrym pospolitym zaczynali, radzili się bogów swoich przez kapłany swoje. Bo sam przyrodzony rozum ukazuje, iż rządy i sprawy królestw i państw z boskiej opatrzności i pomocy stoją. A ludzki rozum i staranie zabiegać wszystkiemu nie może. Daleko więcej przystoi wam, oświeconym wiadomością Boga prawego, tym uczcić Pana Boga swego i tym sobie pomóc, abyście od Niego rady swoje poczynali. Apostoł upomina, aby nikt sam sobie mądrym się nie udawał. Takie rozumienie o sobie szczerym jest głupstwem, bo fundament mądrości jest swojej nie dufać mądrości. Drudzy są, którzy mają mądrość taką, jaką tenże apostoł opisał. Ziemską, bydlęcą i diabelską. Ziemską, iż mają rozum tylo na dostawanie i zatrzymanie i rozmnożenie dóbr świeckich doczesnych. I w ziemi wszytek ich rozum zostaje, nie oglądając się na wieczne i przyszłe. Taką mądrość mają politycy dzisiejsi, którzy nauczają panów i królów, aby o religię i dotrzymanie i obronę świętej wiary katolickiej i o ludzkie zbawienie nie dbali i dla niego nic nie czynili. Tylo doczesnego pokoju i dobra mienia poddanych swoich pilnując, zbawiennych potrzeb ich zaniechali. Jeden drugiemu nie dufa, jeden drugiemu nie życzy. I do swoich pożytków ubiegając się, wspólnie się chydzicie i chytrze oszukawacie. Tak iż się prorockie wołanie iści, strzeż się każdy od bliźniego swego i żadnemu bratu swemu nie dufaj, bo każdy brat podchwyta i dół pod drugim kopa. Każdy przyjaciel zdradliwie postępuje i brat się z brata śmieje, a prawdy nie mówią. Język ich jako strzała raniąca, w uściech ich pokój z przyjacielem, a tajemnie sieć nań zastawia. Jakoś inaczej prorokować, jedno z prorokiem mówić. Rozdzieliło się serce ich, teraz poginą. A co prędzej gubi królestwa? Jedno, jako Pan Jezus mówił, niezgoda sąsiedzka w nim. Niespokojni,
łakomi, niesprawiedliwi, sieją wszędzie niezgody. Nic na dobre pospolite nie pomniąc. A tą łódką, w której się wszyscy wieziem, swoim bieganim chwiejąc, do zanurzenia ją i utopienia przywodzą. I zginęła w tym królestwie karność i dyscyplina, bez której żaden rząd uczynić się nie może, a którą Pismo Święte pilnie wszędzie zaleca. Nikt się urzędów ani praw nie boi, na żadne się karanie nie ogląda. Bo gdy bojaźń Boża ginie i wstyd upada, samej tylo karności urzędowej nadzieja do pohamowania złości zostaje, której gdy nie masz, Rzeczpospolita ginie. A jako gdy obręczy z beczki opadają, a nikt ich nie pobija, wszytka się rozsypuje. Pierwej sejmowe stanowienie było jako boskie, niewzruszone i święte. Teraz moc traci, powagi nie ma. Co we dnie zrobicie, to się w nocy obali. I błogosławieństwa żadnego z waszych rad i sejmów nie masz. Bo na żadnym się nic nie naprawi, a stać się po każdym, co skazi. W posłuszeństwie, w karności, w sprawiedliwości i w prawach pobożnych. Uczyń, Panie, daj nam mądrość. Nie tak dla nas, jako dla ludu Twego, o którym obmyślawamy, dla wiela sług Twoich świętych i niewinnych w tym królestwie, dla chwały Twojej, która jest w tej ziemi Twojej szczepiona i która z łaski i obrony Twej od tyle set lat kwitnęła, aby nie ustawała, a ziemia ta nie traciła chwalców Twoich i uczniów zakonu Twego świętego. Uczyń dla chrześcijaństwa wszystkiego, które tak bardzo zdrobniało i osłabiało i w tym się królestwie na północy kończy. Hiszpania wojny sąsiedzkimi zabawiona, francuska na poły kacerstwy zarażona, Niemcy błędami swoich doktorów giną, królestwo angielskie, duńskie, szwedzkie herezyje pożarły, Flandryja i inszy Niemcy zakon Twój święty podeptali. U nas trochę ostatków sług wiernych Twoich. Nie puszczajże nas z obrony Twej, a daj mądrość na oddalenie tych niebezpieczeństw, które nad głowami naszymi zawisły. Tyś obiecał i rzekł przez sługę Twego, łacno naleźć mądrość tym, którzy ją miłują. Ona uprzedza tych, którzy jej pragną i ona się im pierwej ukazuje. A kto rano wstawa, znajduje ją u swoich drzwi.
Leczcież pierwej tę chorą swoją matkę, tę miłą ojczyznę i Rzeczpospolitą swoje. A jeśliście ostrożni i mądrzy lekarze, znajdziecie 6 szkodliwych chorób jej, które jej bliską śmierć, obroń Boże, ukazują, a jako złe pulsy źle jej tuszą. Pierwsza jest nieżyczliwość ludzka ku Rzeczpospolitej i chciwość domowego łakomstwa. Druga, niezgody i roztyrki sąsiedzkie. Trzecia, naruszenie religii katolickiej i przysada heretyckiej zarazy. Czwarta, dostojności królewskiej i władzej osłabienie. Piąta, prawa niesprawiedliwe. Szósta, grzechy i złości jawne, które się przeciw Panu Bogu podniosły i pomstę od Niego wołają. Toć są głosy i wołania ich do was. Zmiłujcież się nad nimi. Miłujcie ojczyznę te swoje. I to Jeruzalem swoje. To jest koronę tę i Rzeczypospolitą. I mówcie tak z serca z Dawidem. Jeśli cię zapomnię, ojczyzno moja miła i Jeruzalem moje, niech zapomnie prawicę ręki swojej. Niech język mój przyschnie do ust moich, jeśli pomnieć na cię nie będę i jeśli cię na czele wszystkich pociech moich nie położę. O, jakie zaklinanie, którym się wiązać macie, abyście nic sobie tak miłego, tak wesołego nie mieli, jako dobro Jerozolimy swojej, to jest Rzeczypospolitej i ojczyzny swojej. Życząc sobie onego w psalmie błogosławieństwa. Błogosław ci, Bóg, abyś patrzył na dobre Jerozolimy po wszystkie dni wieku twego, jako najmilejszej matki swej miłować i onej czcić nie macie? Która was urodziła, wychowała, nadała i wyniosła. Bóg matkę czcić rozkazał. Przeklęty, kto zasmuca matkę swoją. A która jest pierwsza? I zasłużeńsza matka jako ojczyzna, od której imię macie i wszystko, co macie, od niej jest. Która gniazdem jest matek wszystkich i powinowactw wszystkich. Komorą dóbr waszych wszystkich. Jeruzalem, matka nasza, mówi apostoł, nad wszytki matki czci i szanowania godna. Rozmyślcie, jakie od tej matki, od korony i Rzeczypospolitej tej dobrodziejstwa i upominki macie. Ona wam wiary świętej katolickiej, przez którą do wiecznej ojczyzny przychodzicie, dochowała. Ona się i dzisiejszych złych wieków srogim heretykom odejmuje. I wilki te jadowite, jako morze od was odgania. I stara się, abyście nie byli bez kapłana, bez ołtarza, bez nauki i zatem bez Boga. Jako się to innym narodom przydało, którzy tak dobrej i czujnej matki nie mieli. Jakoż jej miłować nie macie.
matką wam jest, a nie macochą. Na ręku was swoich nosi, a krzywdy żadnej cierpieć nie dopuści. Sami sobie szkodzicie. Jeden nad drugim tyranieją podnosicie, praw nie egzekwując. A moc pańską tam, gdzie potrzeba i gdzie nie potrzeba, krócąc. Z strony matki nie masz nic, w czym byście się żałować na nie mieli, chyba sami na się. O, wielmożni panowie, ziemscy bogowie, miejcie wspaniałe i szerokie serce na dobre bracie i swoje, i narodów swoich, wszystkich dusz, które to królestwo swymi państwy w sobie zamyka. Nie cieśnijcie, ani nie kurczcie miłości w swoich domach i pojedynkowych pożytkach. Nie zamykajcie jej w komorach i skarbnicach swoich. Są drudzy, co mówią, co mnie po królestwie i Rzeczypospolitej, kiedy ja się mam źle, a tego nie mam, czego pragnę. To złodziejskie serce, które z szkodą drugich chce być bogate. Takich podobno więcej. Którzy służyć Rzeczypospolitej nie chcą, gdy się pożytku swego nie spodziewają, albo gdy im za to król nie płaci. Ci są dziwnie głupi, którzy nie widzą, iż cnota nie patrzy na zapłatę, jedno na swoją przystojność. Bo pomyśli pan, owo ma Rzeczpospolita gotowego zdrajcę, byle kto miał gotowe pieniądze. Bo jeśli za dobry postępek chce pieniędzy, pewnie się i na zły utargować da. Na koniec. Nikt za to zapłaty nie czeka, iż sam sobie dobrze czyni. Bo to samo hojną mu jest zapłatą. Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy. Bo w niej jego wszystko się dobre, jako rzekło, zamyka. A czemuż jej serdecznie miłować i one w całości zatrzymawać i dla zdrowia jej wszystkiego tracić, gdy tego jest potrzeba, nie macie. One miłując, sami siebie miłujecie, a nie utracicie. Onej nie życząc i wiary nie dochowując, sami siebie zdradzacie. Gdy okręt tonie, a wiatry go przewracają, głupi tłumoczki i skrzynki swoje opatruje i na nich leży. A do obrony okrętu nie idzie i mniema, że się sam miłuje, a on sam się gubi. Bo gdy okręt obrony nie ma, a on ze wszystkim, co zebrał, utonąć musi. A gdy swymi skrzynkami i majątnością, którą ma w okręcie, pogardzi i z innymi się do obrony okrętu uda, swego wszystkiego zapomniawszy, dopiero swe wszystko pozyskał i sam zdrowie swoje zachował. Ten najmilszy okręt ojczyzny naszej wszystkich nas niesie. Wszystko w nim mamy, co mamy. Gdy się z okrętem źle dzieje, gdy dziur jego nie zatykamy, gdy wody z niego nie wylewamy, gdy się o zatrzymanie jego nie staramy, gdy dla bezpieczności jego wszystkim, co w domu jest, nie pogardzamy, zatonie, a z nim my sami poginiemy. W tym okręcie macie syny, dzieci, żony, imienia, skarby, wszystko, w czym się kochacie. W tym jest tak wiele dusz, ile ich to królestwo i państwa przyłączone mają. Nie dajcie im tonąć, a zmiłujcie się nad krwią swoją, nad ludem i bracią swoją, nie tylo majątnością, ale i zdrowiem im własnym usługujcie. Wy, którzyście je pod swój rząd
i opiekę wzięli. Bo nie tylo majątności dla miłej braciej i Rzeczypospolitej nie żałować, ale i umierać winni jesteśmy. Obejrzyjcie się, proszę, na te szkody i utraty, które wam z niezgody urastają. Bo naprzód drogi sobie wszytkie prawie zagrodzicie do paratowania tak nachylonej do upadku ojczyzny swej i królestwa tego. Bo jako o nim w niezgodzie i waśniach radzić? Jako się z rozumami waszymi sercy znieść i składać do tego możecie, gdyż niezgoda nic do kupy nie niesie, ale wszystko rozprasza i różnymi wiatry roznosi. O, jako szczęśliwy to lud był, o którym napisano, wszyscy się zebrali, jakoby jeden mąż i człowiek jeden, z jednym sercem, z jedną radą, gdzie serca różne, jako zgodna rada około ojczyzny być ma. Cóż będzie po waszych sejmach, które tylo same na oddalenie i leczenie przygód i złych razów Rzeczpospolitej wam zostały, jeśli z różnymi wiatry i niestwornymi myślami się na nie zjedziecie? Do utrat i przeklęstwa pewnie was ta wasza niezgoda i roztyrki domowe przyprawią. Nie tak rychło i nie tak żałośnie wojną i gwałty postronnych nieprzyjaciół zginąć możecie, jako waszą niezgodą. Jabłko, gdy z wierzchu się psować pocznie, wykroić się zgniłość może. Ale gdy wewnątrz gnić i psować się pocznie, wszystko zaraz porzucić musisz i o ziemię uderzyć. Dotknijmy już przyczyn tych takich niezgod waszych, które poznawszy, przywodźmy się do oddalenia ich, abyśmy się do świętej zgody przywiedli. Co jedno było królestw chrześcijańskich. Wszystkie się na religię budowały i fundowały. Bo każdy król chrześcijański koronę swoje i miecz i moc królewską od Chrystusa przez kapłana jego bierze. I nigdy doskonałym królem nie jest, póki koronowany od kapłana nie bywa. W ręku kapłańskich profesję i przysięgę czyni, iż jako sługa Chrystusów
bronić kościołów i kapłanów i praw kościelnych winien jest. I temu dosyć czynić się obiecuje. Takie jest po wszystkim chrześcijaństwie prawo. To także Królestwo Polskie na tejże się religii świętej osnowało, nigdy jej nie odmieniając. Królowie naszy także z ołtarza przez kapłana moc królewską i władzą za zezwoleniem obywatelów ziemię tej bierzą. Na katolickiej wierze Kościoła Świętego Rzymskiego to królestwo zbudowane jest. Ruszcież jedno tych fundamentów religii starej i kapłaństwa. Ujrzycie wielkie zrysowanie murów królestwa i ojczyzny waszej, a za tym i upadek, o broń Boże, nastąpi. Jeśli to królestwo Chrystusowi służyć będzie, wyniesie je i wyrwie mocny Chrystus ze wszystkiego niebezpieczeństwa. Patrzcie na upadki królestw, które od Kościoła Świętego i jedności religii świętej odpadły, jako popustoszały. Dom chwały i służby Twojej, królestwo to polskie i z przyległymi państwy i z ludem Tobie pokornym zachowaj, Panie Jezu Chryste, Boże nasz. A fundament Jego, świętą katolicką wiarę umacniaj, aby go heretyckie zdrady nie podkopywały. Na opoce Piotra Twego zbudowane jest, przy nim mocno stoi. Wiatrów i wody bać się nie będzie, póki taką ma osadę. Wielkie też jest szczęście Rzeczypospolitej, gdy ma ludzie cnotliwe i bogobojne. I karne, i do tego je przyprawować swoim staraniem i zwyczajmi i nauką może. Bo gdzie ludzie mają bojaźń Bożą i cnoty pobożności i sprawiedliwości, tam rząd dobry i zacny, tam Pan Bóg błogosławi. I ono królestwo zatrzymawa i rozmnaża. Jako mówi Pismo, sprawiedliwość wynosi naród, a mizerne ludzie grzech czyni. Któż lepiej pokój i zgodę i jedność między ludźmi, na czym wszytka Rzeczpospolita stoi, uczynić może jako jeden? Bo gdzie dwa albo trzej rządzą, każdy znajdzie swoje mniemanie i rozumienie. I ludzie nie pójdą za jednym, ale się rozdwoją. Mówiąc, ja tak rozumiem jako Paweł, a ja jako Piotr, a ja jako Jakub. A gdy jeden rządzi, wszyscy swym rozumieniem do kupy idą i jeden łacniej wszystkie do siebie i do zgody świętej pociągnie. Moc też większa i potężność jest na nieprzyjaciela przy jednym, która gdy się na wiele ich rozdwoi, daleko mniej posłuży. A w ich poselskim kole. O Boże mój, jakie tam wstydu godne postępki. Kilka dni obierając marszałka, a raz po mnie pół niedzielę, pół trzecie niedzielę na tym trawiąc, czas tracili. Jakie zaś swary, zwady, wrzaski, broni dobywania między nimi bywają, wstyd powiadać.
Złe prawo gorsze jest, niżli tyran najsroższy. Bo wżdy tyran odmienić się, albo namówić, albo umrzeć może. Jego tyraństwo ustaje. Ale złe prawo zawsze trwa, zawsze zabija i szkodę czyni i na duszy, i na ciele. Jest jako lew i bestyja nierozumna, która namówić się nie da, aż ją zabić i umorzyć. Takie złe prawo, które szkody ludziom czyni, miasto pomocy, dla której wszystkie się prawa stawią. Nie oglądajcie się na stateczność, ale na pożytek ludzki, bo trwanie przy złym i szkodliwym nie czyni żadnego zalecania statku męskiego. Ale raczej upornym się być i głupim taki pokazuje, który ze złego nie wychodzi, a z błota, w które upadł, nie powstaje. Bójcie się Pana Boga swego, który złych i niesprawiedliwych praw pisać zakazuje i srodze o to każe. Jezu Chryste, rządzisz Ty sam nas i sprawuj, a z ręki i karności swej nas nie wypuszczaj. Pisz prawa Twe palcem Twoim na sercach naszych, abyśmy Cię i bliźnie nasze dla Ciebie i Rzeczypospolitej nasze uprzejmie miłowali. A w prawach naszych czci świętej Twojej i Kościoła Twego ochraniali. I wszystkie na dobre ludu Twego i pomnożenie pobożności katolickiej pisali i wykonywali. O Boże mój, jakie zbytki w to się królestwo wniosły, które miłosierdzie wszystko wypędziły, począwszy od małych aż do wielkich. Nikt z serca Rzeczypospolitej nie miłuje. Taki się pekulatus, to jest kradzież dóbr pospolitych w tym królestwie zamnożyła, iż ludzie oto ledwie jakie sumienie mają. A gdy co dla dobrego pospolitego uczynić, wnet ciężko i trudno i nie masz. Takie niewstydliwe i niemiłosierne ojczyzny i matki miłej obłupienie nastąpiło. Nie masz, jako świadomi powiadają, żadnej tak nieszczęśliwej Rzeczypospolitej, która by mniej przyjaźni u swoich dzieci i synów miała jako ta nasza. A kto wyliczy nasze potwarzy, uprawa w pozwach i zdrady w sprawach i w sądach i oszukania i obłudności i pokrytości między nami? Kto wyliczy kazirodztwa niewstydliwe i jawne cudzołóstwa, krzywoprzysięstwa, fałszywe świadectwa i inne sprośności, które i forum do karania nie mają? Nie dotykam swawolności i nieczystości i niewstydu ludzi młodych, którym wszytka się ziemia zaraziła. Są i inne niezliczone złości i niesprawiedliwości królestwa tego, które o pomstę wołają w niebo. Cóż mam z Tobą czynić, nieszczęśliwe królestwo? Ustawicznie się mury Rzeczpospolitej Waszej rysują, a Wy mówicie nic, nic. Nie rządem stoi Polska. Lecz gdy się nie spodziejecie, upadnie i was wszystkich potłucze. Bych był Jeremiaszem, wziąłbych pęta na nogi i okowy, i łańcuch na szyję, i wołałbych na was grzeszne, jako on wołał. Tak spętają pany i pożoną jako barany w cudze strony. I ukazałbych zbutwiałą i zgnojoną suknią, którą trzasnąwszy, gdyby się w perzyny rozleciała, mówiłbych do was.
tak się popsuje i w niwecz obróci, i w dym, a w perzynę pójdzie chwała wasza i wszystkie dostatki i majątności wasze. I wziąwszy garniec gliniany, a zwoławszy was wszystkich, uderzyłby go mocno ścianę w oczach waszych, mówiąc: tak was pogruchocę, mówi Pan Bóg, jako ten garniec, którego skorupki spoić się i naprawić nie mogą. Zwołajcie narzekalniczek, niech nad nami lamentują, mówiąc: spuszczajcie łzy, oczy nasze i powieki nasze. Powieki nasze opływajcie wodą, o jakośmy zwojowani i wielce pohańbieni.